Szczęść Boże w 19 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Są tacy, co kochają burzę i ci, co jej nienawidzą, bo wzbudza w nich lęk. Burza niesie ze sobą jakieś zagrożenie, może nie zniszczenie. Ja lubię patrzeć, jak niebo rozświetla się od błyskawic, lubię słuchać tego dźwięku grzmotów. Czuję wtedy potęgę przyrody. Ale burza na jeziorze, kiedy całą łajbą kołyszę na wszystkie strony, wydaje mi się, że to nie dla mnie. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji i z pewnością zachowałbym się tak jak uczniowie. Byłbym przerażony. A do tego jeszcze ktoś lub coś zbliża się do łodzi. To już w ogóle dokłada strachu, bo co może pojawić się na środku jeziora? Taki Jan, operator, paramedyk, komentując dzisiejszą Ewangelię, zastanawiał się, jak Jezus szedł. Czy tak jak surfer niesiony falą, czy tak jak łódź, która sunie po tafli wody, a wszystkie fale uderzają w nią. I pewnie to był ten drugi sposób. Woda zalewała go, a on szedł cały czas do przodu. To niesamowity obraz Boga, który nie stawia oporu złym siłom, ale wychodzi im naprzeciw. One na niego uderzają, a on niewzruszenie trwa w swojej misji. Bóg nie lęka się najgorszych oskarżycieli. Nie lęka się złego, który będzie próbował go skusić, by okazał słabość. Jednak to jest niemożliwe. Bardzo intryguje mnie w tym fragmencie postać Piotra, bo on raczej nie był przedstawiany jako człowiek odważny. A dziś swoją prośbą i wyjściem z łodzi w te panujące warunki, które wzbudzały w pozostałych apostołach strach, on wszystkich zaskoczył. Wcześniej, gdy Jezus zapowiadał swoją mękę w Jerozolimie, Piotr próbował odwieść mistrza od tego, zapewne dlatego, że bał się o swoje życie. Kiedy pytał o częstotliwość przebaczenia, czy aż 7 razy, bał się o budowanie relacji z ludźmi. Gdy w czasie procesu Jezusa pytano go, czy jest jednym z uczniów, po 3-krotnie powiedział, że nie zna tego człowieka. Natomiast po zmartwychwstaniu Pana, przybywając z całą grupą w wieczerniku, drzwi były zamknięte także z obawy. Jego strach wynikał ze skupienia się na sobie, bo to mi się może coś stać, bo to ja mogę nie podołać obowiązkom. Znamy ten strach, kiedy stajemy przed nowymi wyzwaniami, kiedy nie mamy pojęcia, czego się możemy spodziewać i jak to się wszystko rozwinie. Natomiast dziś, kiedy powiedział do Jezusa, każ mi przyjść do siebie, zrobił niesamowity postęp. Wyszedł z, powiedzmy, bezpiecznego miejsca i wszedł w coś, co nie miało żadnych zabezpieczeń. Jedyną gwarancją powodzenia była osoba Jezusa, który stał naprzeciw łodzi. Udało się zrobić kilka kroków, ale może spojrzenie w dół, a tym samym stracenie z oczu Jezusa sprawiły, że zaczął tonąć. Usłyszał, czemu zwątpiłeś małej wiary? Właśnie wiary zabrakło. Zabrakło odniesienia do tego, co jest stałe, niezmienne, mocne i wzruszone. Ktoś może zapytać, ale po co właściwie chodzić po wodzie? Czy to nie jest już popisywanie się swoją mocą, swoimi zdolnościami? Jezus nie wykorzystuje czynionych cudów, żeby się chełpić w swoim fenomenie. Po rozmnożeniu chlebów natychmiast udaje się na modlitwę. Po różnych licznych cudach raczej opuszcza miejsce, gdzie one się dokonały. Nie szuka rozgłosu, ale cały czas próbuje człowieka podprowadzić do czegoś niewidzialnego dla oczu. Próbuje podprowadzić do wzmocnienia wiary. Chrystus, kroczący po wodzie, jest Panem nad całą rzeczywistością. Nie możemy tego doświadczyć, jeśli właśnie wiary i zaufania do Niego w nas nie będzie. Ciemna, burzowa noc, łódź miotana falami, silny wiatr. To wszystko jest symbolika tego, co na nas spada w ciągu życia. To są wszelkie przeciwności, które mają nas zniechęcić do budowania relacji z Bogiem. Chcą nam niejako wmówić, że Bóg nas z tego nie uratuje, że jesteśmy skazani na porażkę i upadek. A ten drugi brzeg, na który Pan wysyła swoich uczniów, to droga ku życiu wiecznemu. Tam, na drugim brzegu, znajduje się to, co nas czeka. Piotr swoim zachowaniem wskazuje nam bardzo istotną rzecz. Kiedy stajemy przed czymś trudnym, przerażającym nas zadaniem, mamy iść do Jezusa i prosić Go, by uczynił rzecz niemożliwą dla nas. To nie my zbliżamy się do Boga, ale to On nas przyzywa. Przyjdź, powiedział Jezus. Każdemu z nas mówi przyjdź, byśmy w Nim widzieli swoją nadzieję. A później wsiada do naszej łodzi i napełnia swoją obecnością, wlewając ciszę w nasze serce. Jest już spokojnie, aż do samego brzegu. Z Panem Bogiem.